Dzisiaj w szkole Bustera jest dzień sportu, ale super! Pierwsza konkurencja to wyścig na 100 metrów. Do jazdy, gotowi, start! Dalej, Busterze! Buster wygrał wyścig! Hurra! Wszyscy świetnie się spisali. Następna konkurencja to skok wzwyż. Jako pierwsza jedzie Scout. Wybija się i... rany! To było świetne! Buster uważa, że skoczy jeszcze wyżej. Rusza naprzód i... ups! Nie przejmuj się, Busterze. Busterowi wcale się to nie podoba. Przyszedł czas na wyścig z jajkiem na łyżce. Gotowi? Start! Buster bardzo chce wygrać. Jejku, uważaj, Busterze. Wygrywa Ash. Świetnie się spisałeś, Ash. Buster bardzo nie lubi przegrywać. On naprawdę chciał być pierwszy. Jest w tak złym humorze, że nie chce grać ze wszystkimi w piłkę. To wygląda na całkiem niezłą zabawę, Busterze. Scout zaprasza Bustera do wspólnej gry. Hurra! Teraz wszyscy razem świetnie się bawią. Przyszedł czas wręczania medali. Buster jest trzeci, Ash jest drugi, a pierwsze miejsce zajęła Scout. Sam udział w zabawie liczy się najbardziej.
Dzisiaj jest Halloween, a Buster jest w domu taty. Przebrał się za czarodzieja. Halloween jest takie fajne. Ale Buster trochę się boi. W Halloween bywa też strasznie. Tata ma pomysł. Opowie Busterowi historię o dzielnym czarodzieju, który udał się na wyprawę i uratował Halloween. Dzielny czarodziej podjął się zadania odnalezienia magicznych halloweenowych klejnotów. Rany, w tym zamku muszą być jakieś klejnoty. Ale legenda głosi, że strzeże go przerażający potwór. Ojej, to trochę straszne. Jednak niezrażony czarodziej kontynuuje podróż przez ciemny las, aby dotrzeć do zamku. Co to za hałas? Uff. Co to jest? Czy to wilkołak? Czy to duch? A może wilkoduch? Cień jest coraz większy. Uff, to tylko kociątko skaczące po kładach. Nie ma się czego bać. To jeden z tych wyjątkowych klejnotów. Hurra! Czarodziej wreszcie dotarł do zamku. Ale jak dostać się do środka? Trzeba opuścić ten zwodzony most. Ale jak? Oczywiście, wystarczy odrobina magii. Dzielny odkrywca wjechał do zamku. Ojej, jest trochę przestraszony. Postanawia być dzielny i wjeżdża do środka. Drzwi zatrzasnęły się za nim. O nie. Zobaczcie, tam jest cała góra magicznych klejnotów. Hurra! Ale strzeże ich przerażający potwór. Czarodziej będzie musiał stawić potworowi czoła. Chwileczkę. Potwór jest uwięziony w tym ciemnym zamku i pewnie czuje się bardzo samotny. Nasz bohaterski czarodziej ma pomysł. Machnięciem różdżki zmienia ponury zamek w ciepłe i przytulne miejsce. Potwór wcale nie jest straszny. Bardzo się ucieszył, że ma nowego przyjaciela i postanowił podzielić się z nim klejnotami. Hurra! Orety! To autobus Bandit! Zepchnął Otisa z drogi! Zobaczcie, oto Super Buster! Super Buster pomoże Otisowi i uratuje sytuację. Otis zawisł na krawędzi klifu. Na szczęście Buster potrafi latać i zaraz go uratuje. Wspaniale, Super Busterze, udało się. Super Buster uwielbia latać i pomagać swoim przyjaciołom. Hej, to Monty, balon na ogrzane powietrze. Chyba utknął na dobre. Super Buster użył swojego laserowego wzroku. Świetna robota. O, to ten podstępny łobuz Bandit. Znowu knuje coś niedobrego. Super Buster musi go odnaleźć i powstrzymać. Buster jest w swoim żywiole. Uwielbia być superbohaterem i szybować po niebie z peleryną na dachu. Zobacz, jest Bandit. Dobra robota, Super Busterze, znalazłeś go. O nie, on chyba próbuje uciec. Super Buster leci tuż za nim. Szybko, Busterze, nie pozwól mu zwiać. Już prawie go masz. Dasz radę, Busterze. Autobus Bandit jedzie bardzo szybko. Więc Buster używa swojej super prędkości, żeby go złapać. O nie, Bandit chce stawić czoła Busterowi. Do dzieła, Super Busterze, z pewnością dasz radę. Wspaniale, Busterze, udało ci się. O rany, teraz Bandit potrzebuje twojej pomocy. Super Buster nie pozwoli nikomu spaść z klifu. Kolejny raz Super Buster uratował sytuację. Zobaczcie, jest radiowóz Otis. Otis rozprawi się z niegrzecznym banditem.
Super Buster uratował sytuację. Zobaczcie, to Bandit. Przyjechał w odwiedziny do Bustera. Bandit jest bardzo podekscytowany. Ciekawe dlaczego. Wow, Busterze, jaki fajny dinozaur. Bandit też ma dinozaura. Przyjaciele jadą pobawić się w parku. Zabawa z figurkami dinozaurów jest super! Ale chwileczkę, co to jest? To chyba dinozaur! Buster i Bandit wyobrażają sobie wymyśloną przygodę z dinozaurem. Co to było? To tyranozaur! Uciekać! Szybko! 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 Jak przyjaciele przedostaną się na drugą stronę? Szybko! Dinozaur jest coraz bliżej! Tak jest! Buster ma swoje kowbojskie lasso! Dalej, Busterze! Ale Bandit się trochę denerwuje. No dalej, Bandicie, dasz radę! Bandit postanawia być dzielny. Juhu! Świetnie ci poszło, Bandicie! Tyranozaur na pewno ich tutaj nie dopadnie. O-o, chyba będzie inaczej. Zobaczcie, przyjaciele mogą się schować za tym drzewem. Bandicie, pospiesz się! Chwileczkę, czy to jest jajo? Och, tyranozaur wcale ich nie gonił. Po prostu szukał swojego jaja. O nie, jajo toczy się w stronę urwiska. Szybko, Busterze! Uff! Jajo zostało uratowane. Dinozaur jest Busterowi bardzo wdzięczny. Co za wspaniała przygoda. A to wcale nie był dinozaur, tylko Digli, który szukał swojej piłki. Wszyscy lubią zabawę z dinozaurami. To był wspaniały dzień, pełen zabaw i przygód w parku. Buster i Scout wracają właśnie ze szkoły. Do zobaczenia, Scout. Co Buster zauważył? Zobaczcie, to Digli i Daisy. Buster chce im pomóc. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Jaki fajny kask ochronny. Buster pomaga przyjaciołom przetransportować skrzynię ze statku rzecznego o imieniu Rocky. Świetna praca zespołowa. Muszą umieścić skrzynię na placu budowy. Pan Rubble jedzie po lunch. Do zobaczenia, panie Rubble. O nie! Skrzynia zapada się w błocie. Dalej, Busterze. O nie! Teraz Buster też utknął w błocie. Daisy rusza na ratunek. Nic z tego nie wyszło. Co się dzieje? Digli podczepił się do tego dźwigu i próbuje wyciągnąć Bustera. Tak, to działa. Jeszcze tylko troszeczkę. Ups! Teraz wszyscy utknęli. A pan Rubble ich nie zauważył. Buster ma plan. Owinął linię wokół dźwigu i przyczepił ją do skrzyni. Dzięki temu przyjaciele uwolnią się z pułapki.
Wspaniały pomysł, Busterze. Digby i Daisy ciągną za linę, ale nierówno. Muszą postarać się zrobić to jednocześnie. Właśnie tak! Hurra! Udało się! Pan Rubble wciąż o niczym nie wie, więc przyjaciele szybko wyciągają skrzynię z błota. I wszystko w porządku. No, może nie wszystko. Przyjaciele są umorusani błotem. Pora się wyczyścić. Pan Rubble opłukuje ich wodą z węża. I już, wszyscy wyglądają o wiele lepiej. Czas na małą przekąskę. Pycha! Ale co się dzieje? Pan Rubble wjechał prosto do błota. Nic się nie stało, panie Rubble. Przyjaciele dobrze wiedzą, co trzeba zrobić. Jest piękny, słoneczny dzień i Buster chce się pobawić na zewnątrz. Jest jednak pewien problem. Zabawki Bustera leżą porozrzucane na podłodze. Buster dobrze wie, że powinien je pozbierać, ale naprawdę chciałby już pójść i się pobawić. Ojej, Buster sprząta porozrzucane zabawki bardzo szybko. Robi to zbyt szybko i niezbyt dobrze. O rany, w pośpiechu przewrócił tę szklankę. Buster nie zmył też dobrze podłogi i wszędzie jest pełno wody. Nie minęło wiele czasu i Buster już bawi się na zewnątrz. Co to było? Mama poślizgnęła się na mokrej podłodze. Ojej, pokój też wcale nie wygląda na wysprzątany. Buster żałuje, że nie przyłożył się do swoich obowiązków. Ale wszystko można jeszcze naprawić. Buster musi po prostu porządnie posprzątać. Tym razem zrobi to jak należy. Mama i Buster mogą wspólnie się tym zająć. Sprzątanie też może być zabawą. Obowiązki domowe są dużo przyjemniejsze, jeśli potraktuje się je jako zabawę. A wspólnymi siłami wszystko idzie znacznie szybciej. Zobaczcie, Buster ściera nawet wylany wcześniej napój. Wspaniale! W pokoju wreszcie zapanował ład i porządek. Teraz Buster i mama mogą wyjść na zewnątrz i pograć w piłkę. Hurra! Buster, Bandit i Mira grają w piłkę. Tata łowi ryby. Dzisiaj nic nie bierze. Miro, to było niezłe kopnięcie. A to było jeszcze mocniejsze. Ojej, Miro, uważaj. Coś się nie zgadza. Ulubiony kapelusz Miry. Piłka go strąciła. Przyjaciele nigdzie go nie widzą. Zapadł się pod ziemię. Mira jest bardzo smutna. To był jej ulubiony kapelusz. Ale Buster chyba wie, jak go znaleźć. Przyjaciele użyją wyobraźni i zamienią poszukiwania w dobrą zabawę. Kapelusz, gdzie on mógł się podziać? Te ślady są olbrzymie. Ciekawe, dokąd prowadzą. To dinozaur! A na głowie ma kapelusz Miry! Uciekajmy! Ha!
Bandyt wpadł do tej kałuży! Uważajcie! Chwileczkę. Dinozaur zobaczył swoje odbicie. Kapelusz chyba mu się podoba. Ale ten kapelusz jest własnością Miry, a ona chce go odzyskać. Niezły strzał, Miro! O nie! Kapelusz szybuje prosto do wulkanu. Jak przyjaciele go teraz odzyskają? Buster da radę! Musi tylko użyć swojej wyobraźni. To Super Buster! Dalej, Busterze! Udało się! Buster odzyskał kapelusz Miry. Oto i on. Przyjaciele świetnie się bawili i odnaleźli kapelusz Miry. Wszystko jest przyjemniejsze, gdy korzystając z wyobraźni, zamieniamy różne czynności w zabawę. Pewnego wieczora Bandit, kuzyn Bustera, składa mu wizytę z noclegiem. Ale będzie fajnie. Najpierw pora na przekąskę. Mama wyjmuje z szafki ciasteczka. Buster i Bandit uwielbiają ciasteczka. Częstujcie się! Dla każdego po jednym. Pychota! Teraz mama odkłada ciasteczka z powrotem do szafki. Ale Bandit wie, gdzie można je znaleźć. Bandit i Buster miło spędzają wieczór na grach i zabawach, ale już czas położyć się spać. Oboje nie chcą się jeszcze kłaść, ale mama jest nieugięta. Myślę, że Bandit ma jakiś pomysł. Wszyscy twardo śpią. Ale co się dzieje? Bandit wstaje z łóżka. Buster też się obudził. Skradają się do kuchni. Och, Bandit ma zamiar podkraść ciasteczka. To bardzo niegrzeczne. Ups, mama ich usłyszała. Zostali przyłapani. Mama bardzo się na nich zawiodła. Buster i Bandit nie powinni podkradać ciasteczek. Ale oboje bardzo tego żałują. A teraz posłusznie wracają do łóżek. Następnego ranka mama przygotowała pyszne i zdrowe śniadanie. Wygląda bardzo apetycznie i Buster oraz Bandit nie myślą już o ciasteczkach. Buster pakuje plecak na urodzinowy piknik na cześć Asha. Potrzebny będzie piknikowy koc, coś do picia. Co jeszcze może się Busterowi przydać? Pianki cukrowe do opiekania przy ognisku. Dzięki, tato autobusie. Nie zapomnij prezentu. Buster bardzo się cieszy na urodziny Asha. Co się dzieje, Busterze? Buster wygląda, jakby był chory, ale nie chciałby przegapić przyjęcia. Buster i tata przyjechali na przyjęcie. Rozpoczynają się wspólne gry. Buster naprawdę nie wygląda najlepiej, ale nie chce, żeby ominęła go cała zabawa. Przyjaciele bawią się w chowanego. O nie, Buster naprawdę czuje się źle. Może jak usiądzie przy ognisku, to zrobi mu się lepiej. Przyjaciele martwią się o niego i chcą mu jakoś pomóc. Może pianki cukrowe poprawią jego samopoczucie.
Ale Buster nie jest nawet w stanie jeść opiekanych pianek. Musi odpocząć i autobus tata zabiera go do domu. Ale Buster chce najpierw dać Ashowi jego prezent. Co to takiego? To zestaw przyborów do malowania. Bardzo przemyślany prezent, Busterze. Ash wpadł na jakiś pomysł. Podaje bandytowi i Scout pędzle do malowania. Ciekawe, co zamierzają namalować. Buster odpoczywa w domu. Nie jest w swoim zwyczajnym dobrym humorze. Żeby poczuć się lepiej, musi przyjąć lekarstwa i dobrze się wyspać. Świetnie się spisałeś, Busterze. Nazajutrz Buster czuje się trochę lepiej. Ale jest mu przykro, że ominęły go urodziny Asha. Autobus tata przynosi Busterowi ciepłą zupę. A co to jest? Przyjaciele namalowali dla Bustera obrazek. I czekają na niego na zewnątrz. Hurra! Buster ucieszył się na widok przyjaciół. A obrazek sprawił mu wielką przyjemność. Co Buster będzie dzisiaj robił? Może dziadek by się z nim pobawił? Rany, ten tort wygląda przepysznie. Dziadek ma pomysł. Mogą sami go upiec. Dziadek i Buster przyjechali do supermarketu po składniki. Mąka, jaja, mleko i cukier puder. O, Mira też robi zakupy. I traktor Terry. Buster rusza na poszukiwania składników. Dziadek przypomina mu, że w supermarkecie jeździ się powoli. Oto i mąka. Ale Mira też jej potrzebuje. Jej lista zakupów jest taka sama jak Bustera. Mira też planuje upiec tort. A teraz oboje chcą wziąć mąkę. Ups! Rozpoczął się wyścig, kto pierwszy znajdzie wszystkie składniki. Tam jest mleko. Buster bierze je jako pierwszy. Ups, przepraszam, nauczycielu. Buster i Mira poruszają się najszybciej, jak potrafią, ale przy dziadku i Terrym muszą zwolnić. Tak, powoli. Wyścig wznowiony. Dalej, Busterze. Tu są jajka. Plask. Orety. A tam jest cukier puder. Zostało tylko jedno opakowanie. Kto je zdobędzie? O nie, Mira wpadła w poślizg. Uważaj! Aha, Buster chce oddać Mirze ostatnie opakowanie cukru pudru. Ale Mira woli, żeby to Buster je wziął. Buster ma pomysł. O! Przyjaciele podzielili się składnikami i wspólnymi siłami upiekli jeden duży tort. Pychotka! Świetna praca zespołowa. Buster, Scout, Bandit i Ash urządzili wyścig. Buster i Bandit jadą zderzak w zderzak. Za to Scout jest daleko na przodzie. Świst!
Scout wygrała wyścig. Świetnie się spisałaś, Scout. Ona jest naprawdę szybka. Co to za hałas? Czy to grzmot? Nadciąga burza. Przyjaciele powinni się schować, w przeciwnym razie zmokną. Rany, aż cały się ubrudził, ślizgając się w tej błotnistej kałuży. Chwileczkę, Buster właśnie wpadł na jakiś pomysł. Szus! Ślizganie się w błotnistych kałużach to niezła zabawa. Przyjaciele mogą urządzić konkurs. Kto ślizgając się dojedzie najdalej. Co za wspaniały pomysł. Bandit ślizga się jako pierwszy. Szus! Dojechał do tego miejsca. Scout uważa, że będzie w stanie pobić jego wynik. Brum! Rety! Scout zatrzymała się dalej niż Bandit. Przyszła kolejna Asza. Aż jest taki mały i wiruje w błocie. Chyba zakręciło mu się w głowie, ale dojechał najdalej ze wszystkich. Ostatni na starcie jest Buster. Świst! O-o, Buster wpadł w niekontrolowany poślizg. Ojej! Ups, Buster ochlapał mamę błotem. Wygląda na to, że nasze małe pojazdy powinny już wracać do domu. Szybko dojeżdżają do domu Bustera. Ale czekajcie, tacy brudni nie możecie wjechać do środka. Mama zmyje z was całe to błoto za pomocą węża z wodą. Chlup, chlap. I po wszystkim, cała czwórka jest znowu czyściutka. Mimo wszystko, konkurs na błotnistej ślizgawce to była świetna zabawa. Buster, Ash i Mira są w kąciku zabaw i bawią się w chowanego berka. To Buster chowa się w basenie z piłeczkami, aż go znalazł. A teraz próbuje dać mu berka. Szybko, Busterze, Ash jest tuż za tobą. Ups, Buster znalazł Mirę. Berek, dobra robota, Ash, złapałeś ich. To autobus tata. Mówi, że pora kończyć zabawę. Ale Buster, Ash i Mira nie chcą jeszcze wracać do domu. Chyba mają jakiś plan. Ruszajmy. Zabawa trwa dalej. Autobus tata próbuje złapać Bustera, ale mały autobus jest za szybki. Prawie się udało. O nie, autobus tata pokoziołkował do basenu z piłeczkami. To świetna okazja, żeby się gdzieś schować. Która kryjówka będzie najlepsza? Mira znalazła miejsce za klockami. Buster upatrzył sobie miejsce za ślizgawką. Ale aż już je zajął. Szybko, Busterze, pospiesz się. Autobus tata znów ich szuka. Gdzie podział się Buster? Jest tam, ale autobus tata jeszcze go nie znalazł. Autobus tata zauważył czyjeś koła za klockami. Kto to może być? To Mira. Autobus tata ma dobre oko. Ale gdzie są pozostali? Coś poruszyło się za ślizgawką? Buch, to Ash. Gdzie jest Buster? Jest tam, chowa się za tunelem. Buster chyba wie, jak odwrócić uwagę taty. Co to było? Piłeczka! Autobus tata musi to sprawdzić. Buster ma teraz okazję, żeby znaleźć nową kryjówkę. To był niezły podstęp. Może Buster skorzysta z trampoliny, żeby się lepiej schować. Autobus tata wciąż nie może nigdzie znaleźć Bustera. Buster znalazł nową kryjówkę w basenie z piłeczkami. No cóż, autobus tata, Ash i Mira postanawiają jechać już do domu. O nie, chyba nie zostawili Bustera samego. Buch, znaleziony. Przechytrzyliście Bustera, niezła robota. Ale najwyższa pora wracać już do domu. Wszyscy świetnie się bawili. Boże Narodzenie tuż, tuż.
ale nie spadł jeszcze śnieg. O. Co robi Buster? Buster zrobił bożonarodzeniową ramkę na zdjęcia dla swojej przyjaciółki Scout. Jest przepiękna. Świetna robota, Busterze. Chciałby od razu podarować Scout jej prezent, ale najpierw musi się odpowiednio przygotować. Zaczął padać śnieg. Tadam! To Mikołaj Buster. Nasz autobus przebrał się za Mikołaja. Czas dostarczyć prezent. Scout z pewnością bardzo się ucieszy. O nie, napadało mnóstwo śniegu. Jak Buster i tata dojadą na jarmark bożonarodzeniowy? Ostrożnie, Busterze. Lód jest bardzo śliski. O-o! Buster wpadł w niekontrolowany poślizg. Uważaj! Ups! Tata rusza na ratunek. Nie martw się, Busterze. Tata ma chyba jakiś pomysł. Ciekawe, co on robi. Wow! To sanie! Saniami można jechać po śniegu. Hurra! Będzie świetna zabawa! Och, Busterze, zaczekaj! Buster jedzie zbyt szybko. Tata ledwo za nim nadąża. Och, zwolnij, Busterze. Całe szczęście, że Buster wylądował w śnieżnej zaspie. Rety! Tata też ma niezłe kłopoty. Uważaj! Następnym razem Buster z pewnością zaczeka na pomoc taty. O nie, sanie są zniszczone. Jak teraz tata i Buster mają dojechać na jarmark? Wydaje się, że tym razem to Buster ma jakiś pomysł. Tak jest! Buster połączył dwa elementy połamanych sań. Co zbudował? O, to pług śnieżny! Dalej, Busterze! Udało się! Tata i Buster bezpiecznie dojechali do drogi. Teraz mogą wreszcie dać Scout jej prezent. Scout jest na jarmarku. Jest i Buster. Czas wręczyć Scout jej prezent. W samą porę. Och! Scout jest zachwycona i jest bardzo wdzięczna. Świetnie się spisałeś, Busterze. Wesołych świąt! Nadszedł nowy dzień i Buster jest bardzo przejęty. Dzisiaj są urodziny Digleya. Buster nie może się już doczekać przyjęcia urodzinowego. Najszybciej jak się da, Buster zjada śniadanie. Zobacz, to Scout. Przyjaciółka ma prezent dla Digleya. Ślicznie go zapakowała. Wspaniale. O nie! Buster przypadkowo najechał na prezent. Prezent spłaszczył się i wygląda jak naleśnik. Biedny Buster, zrobił to niechcąco. Ale chwileczkę, Buster ma jakiś pomysł. Zobacz, Scout podnosi stary karton. A Buster zabiera miskę ze słodyczami. Mają jeszcze drewniany kijek. I pudełko z przyborami do robótek ręcznych. Ciekawe, co oni kombinują. To nowy prezent. Ale co może być w środku? Buster i Scout spieszą się na przyjęcie do Digleya. Nie chcą się spóźnić. Digli czeka. Przyjęcie już się zaczęło. Oto Scout i Buster. Dotarli na czas. Digli otwiera prezent i... O rany! To piniata. To urodziny Digleya, więc Tom spróbuje rozbić piniatę kijkiem. Do dzieła, Digleju.
już na te słodycze. Wspaniały prezent urodzinowy. Buster, Bandit i Scout urządzili sobie wspólny nocleg. Ale nie chce im się jeszcze spać. Świetnie się bawią. Są zbyt przejęci i na pewno szybko dziś nie zasną. Kto to taki? To autobus Dziadek. Dziadek mówi, że robi się późno. Pora spać. Przyjaciele nie mogą się przecież bawić całą noc. Może ta lampka nocna pomoże im zasnąć. Wow, tylko spójrzcie na te gwiazdy. Buster uwielbia gwiazdy. Buster zastanawia się, jak to by było, gdyby stał się rakietą kosmiczną latającą pośród gwiazd. O, zobaczcie! To rakieta kosmiczna Buster! Buster i jego przyjaciele wyobrażają sobie, że latają właśnie w kosmicznych przestworzach. Patrzcie na to! Tam jest Ziemia! Przyjaciele postanowili się ścigać. Gotowi? Do wyścigu? Start! Buster wysunął się na prowadzenie. O nie! Bandit zepchnął go z trasy! Ojej, Buster jest daleko z tyłu. Jak teraz przegoni przyjaciół? Tak jest! Rety! Buster mknie wokół Saturna. Nabrał niesamowitej prędkości, ale z niego spryciarz. Z łatwością wyprzedza Bandita i Scout. Co tym razem knuje Bandit? Uważajcie na meteory! To Bandit rzuca nimi w Bustera i Scout. Przyjaciele muszą go powstrzymać. Postanowili rzucić jeszcze większy meteor w stronę Bandita. Będzie miał nauczkę. Wyścig trwa dalej. Buster i Scout lecą zderzak w zderzak. Są już prawie u celu. Rakieta kosmiczna Buster wygrywa wyścig. Brawo! O-o! Przyjaciele znów mają kłopoty. Dziadek usłyszał ich hałaśliwą zabawę. To była świetna przygoda, ale już najwyższa pora położyć się spać. Dobranoc, przyjaciele. Ciekawe, czego Buster nauczy się dzisiaj w szkole. Rety, wulkan. Wow. Dzisiejsze zadanie to eksperyment. Nauczyciel tłumaczy uczniom, co trzeba zrobić. Najpierw dodajemy krople białego proszku. Potem 3 krople barwnika spożywczego. A na koniec trochę octu, żeby uzyskać pianę. Wow, to wygląda jak wybuch wulkanu. Niesamowite. Wszyscy są bardzo podekscytowani. Uczniowie mają teraz sami wykonać ten eksperyment. Co za bałagan. Bandit chyba nie zrobił tego jak należy. O nie, Scout też się nie udało. Może Buster? Buster narobił tyle samo bałaganu, co pozostali. Dlaczego eksperyment nie działa? Czy aż zrobi to jak należy? Buster zaraz to sprawdzi. Aż wciąż dodaje składniki. Rany! Udało się! Świetna robota, Aż! Ale dlaczego Ashowi się udało, a pozostałym nie? Och! Aż postępował według wskazówek na tablicy. To bardzo dobry pomysł. Nauczyciel chwali Asha. Pozostali mogą spróbować jeszcze raz. Najpierw sprawdzają jednak, co należy zrobić. 1 kropla białego proszku. Potem 3 krople barwnika spożywczego. A na koniec trochę octu, żeby się spieniło. Hurra!
Tak, udało się! Z wulkanu wylewa się mnóstwo piany. Wulkany wyglądają wspaniale. Wszyscy świetnie się spisali. Postępując według wskazówek, można tak wiele osiągnąć. Nauczyciel jest dumny ze swoich uczniów. Przyszła pora na coroczny bieg w naturze, organizowany przez autobus Tatę. Zapowiada się świetna zabawa. Ash i Buster postanowili współpracować. Zadanie polega na jak najszybszym pokonaniu trasy w lesie. Ten, kto pierwszy wróci w wyznaczone miejsce, otrzyma błyszczące trofeum. Do biegu? Gotowi? Start! Bandit wyprzedził Bustera i Asha. On naprawdę chce wygrać. Co on knuje? Odwrócił znak. I teraz Buster i Ash jadą w złym kierunku. O nie! A co to? Ścieżka się urywa. Jak to? Co to jest? Olbrzymi ślad opony. Ash myśli, że taki ślad mógł zostawić tylko potwór. Nieprawda. Nie martw się, Ash. Potworów przecież nie ma. O, przyjaciele chyba się zgubili. Ale muszą jechać dalej. Zwalniają. O rety, utknęli w błocie. Co oni teraz zrobią? Co to było? Brzmiało jak potwór. Nie bójcie się. To tylko Monster Truck. Jest bardzo przyjaźnie nastawiona. Wyciąga Asha z błota. Wow, jaka ona jest silna. Kolejna Bustera. Ta Monster Truck nazywa się Mira. Ona też się zgubiła, tak jak Buster i Ash. Buster proponuje współpracę. Oto i niegrzeczny bandit. Jest już prawie na finiszu. Ale zobaczcie, Buster i przyjaciele wysunęli się na prowadzenie. Okazało się, że jechali skrótem. Hurra! Mira wygrała wyścig. Ale nie udałoby się jej to bez pomocy nowych przyjaciół. Mira wygrała puchar. Hurra! Mira współczuje banditowi, który został całkiem sam. Ona dobrze zna to uczucie. Bandit z kolei żałuje, że oszukiwał podczas wyścigu. Nic się nie martw, bandicie. Mając wsparcie przyjaciół, nikt nie musi oszukiwać. A zawieranie nowych znajomości to wspaniała sprawa. Autobus Tata i Buster przyjechali dziś nad rzekę. Ciekawe, co będą tu robić. O, łódki! Będzie super! Buster chce popłynąć łódką. Ale chwileczkę, nie tak szybko. Autobus Tata chce mu najpierw pokazać sposób wiązania mocnego węzła, którym zabezpiecza się łódkę przed odpłynięciem. Autobus Tata zawiązał ciasny węzeł. Kolejna Bustera. Ojej, trochę mu nie wyszło. Nie przejmuj się, Busterze. Wiązanie mocnych węzłów to trudne zadanie. Autobus Tata chce jeszcze raz pokazać Busterowi sposób wiązania węzła, ale Buster niezbyt się tym interesuje. Łódka jest tak blisko, a Tata całą uwagę skupił na wiązaniu węzła. Buster rusza! To jest dużo lepsza zabawa! O nie, łódka nie była przymocowana do pomostu. Nurt rzeki znosi Bustera coraz dalej. Buster próbuje sterować łódką, ale jego wysiłek jest na nic. Autobus Tata rusza na ratunek. O, ta łódka przecieka. Tata musi znaleźć inny sposób.
Buster dryfuje coraz dalej w dół rzeki. Autobusie, tato, ostrożnie! Co Buster teraz zrobi? O, tam jest most! Buster próbuje się zaczepić. Uff! O nie, słupek się oderwał! Autobus tata prawie go miał. Uważaj! O-o! Buster zbliża się do głazów. Na szczęście do manewrowania może użyć drewnianego słupka. To działa! Dobry pomysł, Busterze. O nie, słupek się złamał. A przed Busterem jest wodospad. Na co wskazuje tata? Lina! Idealnie. Wodospad jest coraz bliżej. Dasz radę. Dalej, Busterze. Niezły rzut. Autobus tata ciągnie Bustera w stronę brzegu. Prawie się udało. Jeszcze troszeczkę. Uff, jak dobrze znów mieć grunt pod kołami. Buster i tata łowią teraz ryby. To znacznie bardziej odprężające zajęcie. Wszyscy świetnie się bawią na jarmarku bożonarodzeniowym. Oto Buster. Zajada właśnie jabłko w polewie. Jakie to pyszne! Rany! Autobus mama trzyma prezent. Czy to prezent dla Bustera? Tak! Ale mama mówi, że z otwarciem prezentu trzeba poczekać do świąt. Buster wcale nie chce czekać. Już teraz chce otworzyć swój prezent. Ale będzie musiał poczekać. Rzuć piłkę i zbij puszki. To ulubiona gra mamy. Buster spróbuje zerknąć na prezent, gdy mama nie patrzy. Naprawdę nie powinien tego robić. Co może być w środku? Nadjeżdża bandyt. Och, uważaj! O nie, prezent przefrunął na drugą stronę placu. Szybko! Przyjaciele muszą odzyskać prezent, zanim mama zauważy jego zniknięcie. Prezent wylądował na lodowisku. Szybko, bandicie! Łap go! Jejku! Teraz to Buster spróbuje złapać prezent. Mało brakowało. Och, o mały włos! Autobus mama wciąż nie zauważyła zniknięcia prezentu. Świetnie się bawi, rzucając piłeczkami. Och, prezent jest tam! Czy Bandit i Buster zdołają zwrócić prezent, zanim mama się we wszystkim zorientuje? Ojej! Ups! Gdzie tym razem podział się prezent? Och, zobaczcie, to młyńskie koło! Jest aż, a obok niego stoi prezent! O nie, prezent spada! Dalej, Busterze! Świetnie złapałeś! Uff! Dobra robota, Busterze. Zobaczcie, mama strąciła wszystkie puszki. Hurra! Nagrodą jest miś. Przyjaciele w samą porę odzyskali prezent. Mama jest w cudownym humorze i postanowiła pozwolić Busterowi zerknąć na prezent, o ile wciąż chciałby to zrobić. Ale Buster dostał nauczkę. Postanowił zaczekać. W dzień Bożego Narodzenia Buster może wreszcie otworzyć swój prezent. Wow, to nowa piłka do gry w nogę! To dlatego prezent tak świetnie się odbijał. Wesołych świąt, Busterze! Buster z rodziną wybrali się dzisiaj na piknik. Buster jest bardzo szczęśliwy. Autobus mama jedzie po dziadka. W
tym czasie Buster i Bandit mają przygotować wszystko na piknik. Najpierw muszą rozłożyć koc. O rany, ten koc wygląda jak peleryna superbohatera. Tak jest! To Super Buster! Bandit też chce pelerynę. To prawie jak zawody w przeciąganiu liny. Buster wyobraża sobie, że jest superbohaterem. Super Buster przemierza przez tworza! To Pryszek Bandit! Ukradł prowiant na piknik! O nie! Super Buster musi go odzyskać! Trwa powietrzny pościg! Dalej, Super Busterze! Zaraz go dorwiesz! O nie! Opryszek Bandit celuje w Super Bustera laserowymi kształtami! Ale Super Buster jest super szybki! Wow! Nieźle mu idzie! Hurra! Super Buster uratował piknik! A co to takiego? To ogromna niebieska laserowa kula! O nie! Co zrobi Super Buster? Aha! Postanowił użyć masztu flagowego jako kija. Pokaż, co potrafisz, opryszku bandicie. Wspaniałe odbicie, Super Busterze. Bum! Wow, to była wspaniała zabawa. Ale orety, zrobił się z tego wielki bałagan. A mama i dziadek są już w drodze. Musicie temu szybko zaradzić. Pośpieszcie się, trzeba tu posprzątać. Oczywiście jako superbohaterowie. Super Buster i Opryszek Bandit porządkują okolice. Nawet superbohaterowie muszą po sobie posprzątać. W czas. Wspólna praca daje wyniki. A piknik prezentuje się wspaniale. Mniam, mniam, pycha. Cały ten superbohaterski wysiłek sprawił, że poczuli się bardzo głodni. Buster już gotowy jest, gotów jest, gotów jest. Odliczamy szybko czas, 3, 2, 1, start. Buster ruszył w kosmos już, w kosmos już, w kosmos już. Buster ruszył w kosmos już, przygoda w kosmosie. Tylko sen, Buster, to był tylko sen. Przygoda w kosmosie.
Autobus Mama i Ashley spędzają dzień na przyjemnym relaksie. Ups! Może byłoby lepiej, gdyby Buster i Ash pobawili się na zewnątrz. Cały ten śnieg jest fajny, ale w co przyjaciele mogliby się pobawić? Pobawią się w policjantów i złodziei. Zaczynajmy! Tam jest dziadek. Chyba nie może odkręcić tego węża. Ojej, mało brakowało. Rety, dziadku, uważaj! O, woda zamarza, tworząc sople. Przyjaciele są w pułapce. O nie, jak oni się teraz stąd wydostaną? Buster i Ash trąbią w klaksony, ale nikt ich nie słyszy. Teraz próbują przepchnąć Asha przez okno, ale aż się nie mieści. To dziadek. Może on ich uratuje. Ojej, dziadek myśli, że to tylko taka zabawa. Ale co to jest? Wędka? Buster ma chyba jakiś pomysł. Ha! Buster używa wędki, żeby złowić kanapkę. Co on takiego wymyślił? Busterowi udało się zwrócić uwagę mamy. Teraz mama ich uratuje. Mama używa swojej suszarki do włosów, żeby stopić sople. Bardzo powoli. Uff, Buster i Ash nareszcie odzyskali wolność. Wszystko wróciło do normy. Buster uwielbia zabawę ze swoją najlepszą przyjaciółką Scout. W co przyjaciele mogą się dzisiaj pobawić? Rany! Dziadek ma zdalnie sterowany samochodzik. Buster będzie nim sterował jako pierwszy. Brum, brum, samochodzik jeździ wspaniale. Scout też chce spróbować. Ale Buster nie chce przerywać swojej zabawy. O, Scout uważa, że to niesprawiedliwe. Jej też należy się kolej. O rety, Scout i Buster kłócą się o pilota. Oboje chcą sterować samochodzikiem. O nie, samochodzik się rozbił i jest zepsuty. Teraz nikt nie może się nim bawić. Buster i Scout gniewają się na siebie. Już się ze sobą nie bawią. To takie smutne, kiedy przyjaciele się kłócą. Ale czekajcie. Myślę, że dziadek ma jakiś pomysł. Dziadek daje pilota Scout, a samochodzik wręcza Busterowi. Przyjaciele muszą wspólnie go naprawić.
super, pogodzili się. Przyjaciele zawsze sobie wybaczają. Właśnie tak. Teraz oboje mogą sterować samochodzikiem. Buster i przyjaciele spędzają miło czas z autobusem tatą na biwaku w lesie. Tata opowiada historię o duchach i robi przy tym upiorne cienie. Rany, ten potwór jest przerażający. Uff, nie przejmujcie się, to tylko autobus tata. Pora położyć się spać. Dobranoc, przyjaciele. Autobus tata postanowił pozbierać trochę drewna na ognisko. Dobranoc, Basterze. Chwileczkę, co ten Buster knuje? Zrobił sobie przerażające rogi z drewna. Scout smacznie śpi. Ojej, co to jest? Buster straszy Scout swoim cieniem. Biedna Scout. Nie bój się, Scout, to tylko Buster. Teraz pora zrobić psikusa banditowi. Upiorne cienie przestraszyły również jego. Buster zrobił się senny. Ale bandit i Scout mają plan. To straszny potwór! I jeszcze jeden! Dalej, Basterze, dalej! Buster dostał nauczkę. Co to takiego? O nie, to prawdziwy straszny potwór! Uff, to tylko autobus tata z drewnem na ognisko. Jak na jeden wieczór, dosyć już tego straszenia. Wzajemne psikusy sprawiły, że wszyscy są bardzo zmęczeni. Dobranoc, przyjaciele. Dziś jest Halloween. Ash i Scout są u Bustera i szykują się na halloweenową zabawę w cukierek albo psikus. Rany! Ten kostium zombie jest wspaniały. Na bandicie nie zrobiło to wrażenia. Bu! Nie, bandit nie chce do nich dołączyć. Uważa, że przebieranki są dla dzieci. Buster, Scout i Ash wyruszają na halloweenową przygodę. Ale co to? Bandit chętnie skosztowałby halloweenowych przysmaków. Chyba wpadł na jakiś pomysł. Bandit zmałpował kostium Bustera. Wyglądają identycznie. Bandit dotarł na farmę Terry'ego i wygląda dokładnie jak Buster. Cukierek albo psikus? Wow, tylko spójrzcie na te pyszności. Zobaczcie, nadjechali Buster, Ash i Scout. Trochę cukierków dla Scout, odrobina słodyczy dla Asha. Ale chwileczkę. Nie, przecież Terry podarował już Busterowi mnóstwo pyszności, ale tak naprawdę dał je niegrzecznemu banditowi. Biedny Buster. Ash i Scout lubią patrzeć na swoje odbicia. Co to takiego? Papierek po cukierkach. Jeszcze jeden? To bandit zjada wszystkie słodycze. Buster ma plan. Ash i Scout udają, że myślą, że bandit to Buster. Bandit patrzy na swoje odbicie. Chwileczkę, teraz jest dwóch banditów. Bandit jest lekko skołowany i trochę się boi. Gdzie się wszyscy podzieli?
plan Bustera zadziałał. Bandit został przyłapany na gorącym uczynku. A oto Terry z nową porcją słodyczy. Jest trochę zagubiony, widząc dwóch zombie. Terry znowu dał słodycze banditowi, ale bandit dzieli się z Busterem. Całe to zamieszanie okazało się bardzo śmieszne. Wesołego Halloween! Autobus tata zabrał Bustera, bandita i scout do lasu na biwak. Pora zorganizować obozowisko. Najpierw trzeba rozstawić namioty. Tato pokazuje, jak to się robi. Żeby wiatr nie zwiał namiotów, trzeba wbić w ziemię śledzie. Zobaczcie, śledzie przytrzymują namiot w miejscu. I gotowe. Podczas gdy tata zbiera drewno na ognisko, Buster i przyjaciele rozstawiają namioty. Co to takiego? Bandit ma pianki cukrowe. Pycha! O nie! Buster nie wbił wszystkich śledzi. Namiot się poluzował. Buster nic nie widzi. Scout, uważaj! O-o! Namiot wzbił się w powietrze i ucieka. Czy Buster zdoła go dogonić? Scout i Bandit ruszają na pomoc. Dalej, Busterze! Dasz radę! Mam cię! Namiot wreszcie opadł na ziemię. O rety! Znowu to samo. Tato, uważaj! Ups! Tata porozrzucał całe zebrane drewno. Uff, nic mu się nie stało. Pora wreszcie rozstawić ten namiot. Busterze, pamiętaj, żeby tym razem powbijać wszystkie śledzie. Świetna robota! Ciekawe, jaki jest następny punkt programu. Wow! Biwakowicze opiekają pianki. Mniam! Pycha! Co za wspaniały dzień! Dziś jest Halloween, a Buster urządza przyjęcie. Buster szuka fajnego kostiumu, w którym będzie wyglądał przerażająco. Co my tu mamy? Rety! Buster przebrał się za kowboja. Jak fajnie! Teraz trzeba ten kostium przetestować. Buster próbuje przestraszyć mamę. Czy mu się to udało? Może kostium kowboja nie jest aż tak przerażający. Buster musi znaleźć coś straszniejszego. Aha! To nowy kostium. O, Buster jest piratem. Teraz będzie bardziej przerażający. Ups! Busterze, uważaj! To autobus dziadek! Przestrasz go, Busterze! Ojej, Buster wciąż nie jest wystarczająco straszny. Ale chyba ma jakiś pomysł. Chwileczkę, gdzie się podziało pranie dziadka? Czas na obiad. Co to było? Z szopy dochodzi jakiś hałas. Ale co się tam właściwie dzieje? To jest trochę straszne. Czekajcie, chyba rozpoznaję ten chichot. To tylko Buster. To było naprawdę przerażające. Słychać głosy gości przybywających na przyjęcie. A mama ma pomysł. Przyjechali Ash i Scout. I są bardzo podekscytowani.
Nikogo tu nie ma. Wow. Ash i Scout trochę się boją. Co to jest? Uciekać! Ash, Scout, nie bójcie się. To tylko Buster. Zrobił wam niezłego psikusa, a jego kostium jest naprawdę przerażający.